Cześć Boże. Dzisiaj przypowieść o dzierżawcach winnicy. Jezus kieruje te słowa do arcykapłanów i uczonych w piśmie, czyli do ludzi, którym powierzono pod opiekę naród wybrany, Izrael. Mieli się zaopiekować narodem jako i darem od Pana Boga, ale ostatecznie też Jego osobistą własnością, a nie tym, co się należy im z jakiegoś powodu. Najczęściej myślimy o arcykapłanach i starszych w dzisiejszych czasach jako o biskupach, księżach, ale warto zwrócić uwagę na to, że liderzy wspólnot czy nawet ojcowie rodzin też są obdarowani przez Pana Boga darem, za który muszą być odpowiedzialni, a który nie należy bezpośrednio do nich. I teraz pojawia się pytanie, nie tyle o to, jaką funkcję pełnisz, jak wysoko jesteś w hierarchii, ale o to, czy traktujesz to, co dostajesz od Boga, twoją wspólnotę, choćby małą wspólnotę, jaką jest rodzina, czy dużą wspólnotę, jaką jest parafia czy diecezja, jako swoją osobistą własność, coś, co ci się należy, czy traktujesz ją jako faktycznie dar od Pana Boga, którym masz się zaopiekować. I co się dzieje, jak ktoś zaczyna traktować to jako swoje osobiste poletko, do którego ma święte prawo? Pan Bóg oczywiście nie odbiera od razu swojej własności od tych, którzy się gdzieś pogubili, ale ich napomina. I to napomina ich trzykrotnie. I teraz zachęta jest taka od nas na dzisiaj, żeby odnieść to Słowo Boże do swojego życia. Czyli popatrz, co możesz dzisiaj ty osobiście, zamiast się skupiać na tych, właśnie jak mamy teraz trochę zamieszania w mediach, sprawy polityczne, społeczne, kościoła na razie zostawmy na boku, a ty skup się na swoim życiu i zadaj sobie pytanie, co możesz nazwać tym darem, który otrzymałeś od Boga, otrzymałaś od Boga pod opiekę. Czyli co jest tą winnicą w twoim życiu i czy traktujesz to jako dobro osobiste twoje, prywatne, czy faktycznie jako dar od Boga? Zastanów się, bo może przesadzasz ostatnimi czasy i może Pan Bóg ci dał jakieś upomnienie przez kogoś. I jak ty reagujesz na nie? Troszeczkę to się rozbudowało nam, ale spróbuj sobie tak krok po kroku popatrzeć, co jest tym darem, jak go traktuję, czy w ostatnim czasie byłam upominana przez Boga, przez kogoś, jakiegoś konkretnego człowieka, i jak ja reaguję na takie próby napomnienia ze strony Boga. Czy przyjmuję je i dziękuję Mu za to, co mi dał, czy staram się po prostu zabić, tak jak ci dzierżawcy chcieli zabić dziedziczca, żeby otrzymać na własność. I na zakończenie życzymy Wam obfitych zbiorów winnic. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.